Każdy już wie o tym, że na ulicach Liberty City w GTA 4 możemy spotkać Polkę. Przepraszam? Ej, jesteś kurwa! Ej, nie, nie zaszczel mnie! Uważaj! Jesteś kryminalistą! A także usłyszycie ją w radiu Vladivostok FM. Hello, this is Christina from Poland! Ja uwielbiam to radiostację! Jak się okazuje, za postacią stoi Krystyna Jakubiak, żona scenarzysty ale i producenta Dana Hausera, który opuścił Jezus Rockstar Games Mario. W 2020 roku. Kobieta użyczyła jeszcze swojego głosu Annie Paulin, którą Niko krzyżuje aha, drogi. 6. Sama Krystyna urodziła się w Londynie, co tłumaczy jej występ w grze rozumiem, wyprodukowanej właśnie na wyspach. Co ciekawe. Ej, ale Niko ma mordę taką, też taką polską, nie? Z jakiego kraju jest Niko? Ciekawe, w grze spotykamy jeszcze jednego Polaka. Jacek Krawczyk podkłada głos Siergiejowi, jednemu z ochroniarzy Dimitriego i Mikaila. Z Serbii? No to prawy Polak, no. Ale widzimy go tylko dwa razy w grze. Obserwuj. Partiatik! Kulinarne lifehacki na o kurde, Leksiu, pamiętasz go? Kulinarny lifehack, Leksia. Czy znalazłaś się kiedykolwiek w takiej sytuacji? Odchodziłeś od zmysłów próbując obrać czosnek? Nie umiesz znaleźć przyciskarki, ale przecież wczoraj ją tutaj widziałeś. Nie musisz się już martwić. Techniki, które dzisiaj przedstawię, uratują twoje nerwy. Żeby główkę czosnku szybko rozdzielić na ząbki, odetnij łodygę i zgnieć ją na samą dłoni. Wszystkie ząbki powinny się oddzielić. Aby ekspresowo obrać czosnek, przyłóż do ząbka nóż i uderz lekko dłonią w ostrze. Ząbek lekko się zgniecie, ale skórka zejdzie bezoporowo. Zobaczcie, jakie to proste! Pytacie, co zrobić, jak nie macie przyciskarki do czosnku? Zobaczcie, jest to dziecinnie banalne. Najpierw przecinamy czosnek na płasko, nie do końca. Następnie tak samo jak przy cięciu cebuli robimy nacięcia wzdłuż długości ząbka, znów pamiętając o tym, żeby nie przecinać do końca. Następnie siekamy czosnek w poprzek. Chyba. Otrzymujemy wtedy dość grubą, jak na czosnek, kostkę. Jeżeli zaś chcemy utrzymać pastę, czyli coś przypominającego... Ej, na tych shortsach i TikTokach to jest tak, że umysł się wyłącza i to leci. Nie, nie wiem, co ja patrzę. Co ja oglądam? Oto trzy przekąski, których musisz spróbować będąc. Ty słyszysz tą muzykę w tle? Znasz ją? Z Mandori. Piazza di Mandoria. Andrzej ją używa. W którym zjesz przepyszną włoską pizzę. Chrupiące ciasto i ciągnący się ser. Koniecznie polejcie oliwą czosnkową. Top smakuje G. Szalone paluszki gofrowe. Dzięki, bajka, 8 lat. Z kilku witam. Opcji wybrałam dla was tę najbogatszą, bo kocham lody. Możecie się... Dziadek, to... Tego Fryderyka zagraj w końcu. Kiedy? Nimi dzielić z przyjaciółmi i testować różne smaki. Dla mnie jest to absolutny fenomen. Zjadłbym to, no. Jak się ubrać na strzelnicę? Żeby było ładnie i stylowo? No właśnie nie. Wiem, profesjonalnie, moro, a przynajmniej sprzęt z demobilu. Dobra, całkiem poważnie. Jak idziesz pierwszy raz na strzelnicę, bo kolega cię zaprosił, albo myślisz sobie, że fajnie by było się od tak wybrać postrzelać, to moim zdaniem strój ma znaczenie. Pierwsza zasada. Ubierz się wygodnie. Niech to nie będzie obcisła, skórzana kurtka, w której nie możesz wyprostować rąk, bo to będzie istotne. Batman, wiem, że żadna pani raczej nie wybierze obcasów na strzelnicę, to chyba... Serio, ktoś się zastanawia, jak się ubrać na strzelnicę, to ma 30 lajków, więc chyba ta. Let's play guess the word. My word begins with the letter N. Well, that's not a very promising start, Trump. What do you mean, not a promising start? What's wrong with the letter N? Well, I'm hoping it doesn't end with the letter A or R, Trump. It actually does end with the letter A. How the fuck did you know? All right, this is getting worse and worse, Trump. Wait, Obama, let him tell us more about the word so we can be sure of it. All right, so the best description for this word is Obama. What the fuck, Trump? You are not allowed to use the N-word. You don't even know what the fuck the word is, Obama. Why are you so sure it's the N-word? Because it starts with N, ends with A, and your best description for the word is me. Trump, why are you such a racist scum? How am I racist, you fools? Keep asking me questions about the word and we'll see who's racist. All right, describe the word a little more then, you bum. Okay, the people this word describes are usually black. Trump, I'm gonna ban you from America. What the fuck are you guys freaking out for? The word is... Ninja! Let's put... Okay. Jeden z widzów poprosił... To czemu Obama był najlepszy do opisania tego? Mnie o wysłanie autografu. Jestem drugą osobą, od której chciał autograf. Pierwszą był Łatwo Gang. On wysłał mu koszulkę i autograf. Ja może nie wyślę koszulki aha, jak Łatwo Gang, macie rację. Ale wyślę coś... Czekaj, to nie jest remont. Ambessa Medarda, czyli matka Mel z serialu Arcane, będzie grywalną postacią w League of Legends. Aczkolwiek pojawi się za kilkanaście miesięcy. O ile ta informacja... Ej, kiedy nowy sezon tej bajki? Riotów prowadzają bardzo duży ukrywa się w cieniu, graczy, nie. Tak na pewno wiele osób zastanawia się, dlaczego to niektórzy... O,
Ale ludka. A, to jest... Wyskakiwać z planów na Winter Break. Gdzie w tym roku uderzacie? A ja polecę do Honolulu. Serio? Ferie zimowe w prywatnej szkole. Już trzeci raz? Nie znudziły ci się Hawaje? No dobra, ale mamy tam hotel, poza tym wiesz, mam uczyć się biznesu. Ja w tym roku robię staż w McKinsey, potem pewnie jakieś praktyki w X, bo Musk mi obiecał na urodzinach taty. On jest jakiś dziwny, nie? No, a ty Geczu? Ja to chyba w tym roku zrobię coś hardkorowego. Wybieram się do Sosnowca. Co to w dupę jest? Co ja widzę? Co moje oczy widzą? Odpowiedz mi na moje pytanie. I co twoje też widzę, bo też to oglądasz. Serio? Ja bym się nie odważyła. Spokojnie, bez ochroniarzy się nie ruszę przecież. No ale wiesz, z takich miast się później nie wraca. Wyskakiwać... Gówno. W sumie ta... Co się dzieje? Dobra, obejrzmy to. Nie lubię ludziów imprez. Co? Ja nie chcę iść na Shibuya. No szkoda, bo na Shibuya są niesamowite kostiumy co roku w Halloween. Czemu woli Polskę na Halloween? Polsce na Halloween się nic nie dzieje. Co najwyżej oburzają się, że jest w ogóle obchodzone to święto w Polsce. Wolę święta w Polsce. Ja bardzo lubię czerwone barści i serniki. Nie chcę już... Serniku. Prosty wybór. Święta w Polsce najlepsze. Serniczek. Czekam na ciebie. Oczywiście Japonia. Wolę spokojnie nowy rok w Japonii. Jak to spokojnie? Co znaczy? Także brakuje mi fajerwerków na nowy rok. Jednak co? Lepsze. Oni nie mają Co? O co tu chodzi, bo nie ogarniam. Nie wiem, co się w Japonii stało. Dzięki, ja 6 lat witam. Czemu nie strzelają? Są drony? Polska, bo Emil daje mi kwiatki. Dziękuję. Japonia, bo Aiko daje mi czekoladki. Okej. Okay. Zaśpiewaj piosenkę z tym słowem. Lecimy. Kawa. Czarny chleb i czarna kawa. Opętani se... Szczerze mówiąc, to trochę... Jezus Maria. Trochę mi wstyd, że kompletnie pominąłem... Ej, to co to jest? Primal? Nie. Co to jest? Far Cry 4, Ten smaczek, kiedy pierwszy raz grałem w Far Cry 4, te już 10 lat temu. Czekaj, co? Co? Domek, no właśnie! Widzicie... 10 lat ma Far Cry 4? Niemożliwe to jest. Kłamie, nie? Skrywa pewien sekret. Jeżeli udamy się do środka, to znajdziemy tam leżącego na podłodze mężczyznę. Na głowie ma założone wiadro, a w kolanie kiedy Batmany, ma strzałę. O, możemy oba zrobić. Elementy to nawiązanie do Skyrima. Batmanów, wiadro no. To niestety spaczowany w Starfieldzie błąd, który pozwalał nam obrabiać sklepy po założeniu kosza na głowę sprzedawcy. A strzała to nawiązanie do legendarnego już tekstu o... Ze sklepowych jajek przepiórczych da się wykluć maluchy? Dzisiaj to sprawdzimy. Pieprzony. Na siebie brudy dostarcza w szorcie. Już o maluchach gada. W żadnym sklepie nie mogłem dorwać jajek przepiórczych. Otwieramy. Osoba, która zgadnie, dlaczego na jajkach do inkubacji robi się taki znacznik, dostaje ode mnie obserwację. Oraz obserwacje dostaną osoby, które powiedzą mi... Myślę, że ciebie już obserwują po tym szorcie. Służby, co tu się dzieje? Ile należy inkubować jajka przepiórcze? Wszystkie jajka znaczymy w ten sposób i tak każde po kolei. Wszystkie jajka mamy poznaczone, czas je włożyć do inkubatora. Inkubator mamy już w pokoju dziwnym trafem, tak więc podłączamy i wkładamy jajka. Inkubator już chodzi, co? Się nagrzewa. Czas włożyć jajka. Ale po co? Nie można do mikrofali? Przecież też jest temperatura. Nie ogarniam. A do piekarnika można? Jajka wykładamy w ten sposób. Wszystkie jajka już znajdują się w inkubatorze. Czas go zamknąć. Temperatura rośnie, a my musimy teraz poczekać od 3 do 5 dni, czy będzie zalężenie. I czy te sklepowe jajka są zapłodnione. Co to? Gdzie jest drugi part? Bo cię uderzę w GTA. Jak znaleźć drugi part? No zaciekawiła mnie ta historia. Tylko pytanie, co on ma na kanale, bo się go boję. Gdzie jest ten short, co teraz oglądaliśmy? Znajdziesz? Jezus Maria, z kiedy to jest? 8 miesięcy. Tu nawet dat nie ma, nie znajdziemy tego.
Jak był? To gdzie? O kurde. Jak wy to widzieliście? Part 2 naszego jajkowego eksperymentu. I nie, te słodziaki nie są tego wynikiem. Dlaczego pokazuję wam te słodziaki misiaki? Żeby wam powiedzieć, że to będą adoptowane dzieci naszych gęsi z poprzedniego filmu. Tak więc wyczekujcie w filmiku, zobaczymy reakcję naszych gęsich mam na ich pierwsze w życiu dzieci. A dzisiaj co zrobił z jajkami Boxdel? Profil osób, które powiedzą mi, jak nazywa się ta biała warstwa, która jest po oderwaniu z korupki. Tak... Co to jest tam w środku? Jak mnie również prosiliście, mam tutaj przygotowane jajka ekologiczne, z chowu wolnowybiegowego, z których powiedzieliście, że podobno się ma coś wykluć, więc zrobimy je w następnym filmie. Przechodząc do meritum, otworzyłem wszystkie jajka, teraz od was zależy. Napiszcie w komentarzu. Chłop robi opening jajek i patrzy, czy jest piskla? Okej. Okay. Czy chcecie, żebym kupił ponad 200 zapylonych. Ty to taki jajek opening jajek jak w Robloxie. Ponad 200 maluchów. A z naszego testu, stety bądź niestety, nie wyszło nic. Choć na YouTubie non-stop widzę, że ktoś wykluwa te jajka przepiórcze ze sklepu. Może miałem niefartę do partii i muszę kupić kilka kolejnych paczek? Też możecie dać znać. Będzie mi ogromnie miło, jak zostaniesz na dłużej. Zabieramy się za kolejny test jajek kurzyk ze sklepu. Za wykluwanie ponad 200 maluchów, jeżeli chcecie. Opening jak w Robloxie, 200 jajek. Nie mogę w dupę. Czekaj, jest gdzieś dalej? Reklama, co myślicie o super aktorstwie? Liś urwa, czy w tym roku znowu będzie tak gorąco w tym pokoju? Okej. No i nie ma już więcej eksperymentów z jajami. Tylko jedyna, a co my tu mamy? Dzień dobry, Boże, co jest ty? Witamy na świecie. O, jakie tu jest pobojowisko. Osoba, która odgadnie, ile dokładnie się wykluje z 230 jaj, dostaje ode mnie paczuchę niespodziankę. Trzeba wziąć te suchsze i czekamy potem na resztę. Więc najbardziej suchutkie... Ej, ale porypany drop jest z jajek, nie? Ja się nie dziwię, że akurat jemy to konkretne zwierzę. Bo jest taki popieprzony drop. Wyobraź sobie, jakbyśmy... jedli coś rzadszego, to by mięsa ludzie nie jedli. Zapraszam do mnie. Dzień dobry, dzień dobry. Pium, pium. Przepraszam, wy też musicie iść. Zapraszam, zapraszam. Większość... Same kumony dostał. Wyciągnięta i teraz czekam na resztę. Gdzie to widać? Te czarne chyba są rare. To jedyna, a co my tu mamy? A to, dowa leci. Jak wygląda co? Ty homunkulusa. Patrzymy, które jajka są zapłodnione. Matko jedyna, czy wy to widzicie? Mamy tutaj pięknie zapłodnione jajeczko. Teraz tak tylko sprawdzić 180 jajek. Tak więc pokazuję wam, jak wygląda 5-dniowy zarodek kurczaka. Finalnie tyle jajek nie jest dobrych, czyli około 40. Ponad 140 maluchów będziemy mieć. Czyli co, jajecznica z 40 jaj się szykuje? XD? Mieć. Plus teraz dołożyłem około 100 przepiórczych. Czekamy jeszcze półtora tygodnia. Patrzymy, które jajka są... Kurde, porypane. Ej, niezły dropik jest z takich jaj. Dobry biznes. Chociaż już jest wymyślony z milion lat temu, ale no, nice. Najtańszy drapak, co? Dobra, Louis, ty. Idziemy dalej. Ten młody mężczyzna zjadł ponad 1200 gramów białka. Poranny start, czyli jajeczna rozgrzewka. Nasz bohater, niczym białkowy terminator, rozpoczyna dzień od pochłonięcia 13 jajek. Po jajkowej rozgrzewce przychodzi czas na śniadanie mistrzów, czyli... Skoro jajko to źródło białka, a piersi z kurczaka też, to takie z zarodkiem ma dwa razy tyle? Płatki, mleko oraz odżywka białkowa. W tym momencie nasz bohater łamią barierę 300 gramów białka. Dalej podczas dnia latuje. Dziękuję bardzo. No wiem, muszę siku iść. Bartek dał też na pójdź bordę 10 zł. Hej, miałeś kiedyś taką sytuację, że robiłeś sobie kupę i ta kupa nie chciała wyjść do końca i musiałeś pomóc sobie palcem? Jak mo... Widzu. Jak? Muszę aż zastanowić. Jak palcem sobie pomogłeś? Czekaj, się teraz zastanawiam. Nie rozumiem. Nie mogę sobie wyobrazić tego. Musisz to bardziej opisać. I zaraz wrócę, to nie opisuj tego teraz, tylko zaraz. Będę za chwilę, siku idę.
Ty! Ile my już to oglądamy, bo zapomniałem w ogóle, że czas leci. Batoniki oraz koktajle proteinowe. Niektórzy wykorzystują... Jak tam sposób widza? No zadziałał. Właśnie teraz jakby ten i normalnie paluch poszedł w ruch i git, nie? Poison Mist is an amazing cheesing tool, tarnished. Poison Mist does not... Samiec lwa, król zwierząt, dopada krokodyla spacerującego w pobliżu wody. Zaciska szczęki na jego szyi. Reszta stada dołącza do samca, choć nie bardzo wie, jak obchodzić się z taką zdobyczą. Samiec jednak nie ustępuje, próbuje przegryźć tchawicę, rozszarpać tętnicę, bądź zmiażdżyć rdzeń kręgowy, tak jak robi to z kopytnymi, typowy... To jest tego, ile my już to oglądamy, bo można by w teorii... No dobra, jeszcze chwila. Tymi ofiarami... 3-5 minut. Wów. W tym przypadku to jednak wszystko na nic. Krokodyl wychodzi... Mam pytanie, ile się czeka na odpowiedź na CV, bo pierwszy raz składałem, bo wcześniej na czarno robiłem. Chodzi bez szwanku. Skóra krokodyla nilowego pokryta jest tarczkami wzmocnionymi kostnymi płytkami, tworząc ochronną zbroję. Zależy gdzie. Nie są w stanie przegryźć tej zbroi, co ratuje gadowi życie. Lew podejmuje jeszcze kolejne... Czekaj, lew nie dał rady pokonać krokodyla? Próby, ale ostatecznie krokodyl wraca do wody. To po prostu poszedł za wody. Zdarza się, że wielkie koty, na przykład jaguary, zabijają krokodylowate. Wymaga to jednak wprawy i doświadczenia. Ja pierdzielę, spory pane. I think my Toyota Prius has mount. Co to w... I consider myself a bodybuilder, but why am I so small? Google. Znowu to zrobił. Mimo, że jakiś czas temu dostał nauczkę od kibiców Pogoni, to kawu jeszcze raz zaryzykował. Poznański graficiarz związany z Lechem Poznań postanowił się... Co to w dupę jest? Pewna para postanowiła przetestować swoje związane ze sobą umiejętności kulinarno-organizacyjne. Mąż mówi żonie... Filmik, który można oglądać. Mydła. O. Kochanie, zróbmy razem spaghetti carbonara. To prosty przepis. Nie ma opcji, żebyśmy coś zepsuli. Zaczynają gotować, a atmosfera robi się coraz bardziej napięta. Mąż wpatruje się w przepis, a żona... O, mortadele kroją. Czy powinniśmy dodać więcej soli? Sieksi w ogóle z 16 lat, witam. Witam. Mąż, zerkając na przepis, odpowiada... Ej, co to za item, co tak czyści dywan z kłaków? Ale opa. Nie, wszystko jest okej. Okay. Zapomniałem, że trzeba też słuchać, bo się tak nog... Skupiłem na oglądaniu jeszcze raz. Znowu to zrobił. Pewna para... Ja pierdzielę, jaki mózg przeprany, no nie mogę. Postanowiła przetestować swoje związane ze sobą umiejętności kulinarno-organizacyjne. Mąż mówi żonie... Nie oglądam, kochanie, bo się nie mogę skupić. Zróbmy razem spaghetti carbonara. To prosty przepis. Nie ma opcji, żebyśmy coś zepsuli. Zaczynają gotować, a atmosfera robi się coraz bardziej napięta. O czym oni gadają? Mąż wpatruje się w przepis, a żona ostrożnie dobra, pyta... w dupie z tym. Czy powinniśmy dodać więcej soli? Mąż, zerkając na przepis, odpowiada... Nie, wszystko jest okej. Okay. Po chwili żona kontynuuje. A może jednak trochę więcej pieprzu? Mąż, zaczynając tracić cierpliwość, mówi... Przepis jest jasny, nie zmieniajmy go. W końcu potrawa jest gotowa, a atmosfera nadal napięta. Siadają do stołu, próbują pierwszego kęsa, a mąż patrzy na żonę i mówi... Wiesz, może następnym razem zrobimy... Zamówienie z dowozem. Pewna para postanowiła przed... Aha. Najgroźniejsi przeciwnicy w LEGO o Fortnite. Kurde, ty. Brutal, który respi się tylko na śnieżnych terenach. Zanim jednak nowe Soulsy? Do walki z bossem, musisz dobrze się wyposażyć. Najlepsza opcja to fioletowy miecz oraz kusza i pikantne burgery, które zapewnią ci odporność na zimno. Podczas walki musisz pamiętać o dodżowaniu jego uderzeń oraz unikaniu toksycznych... Grałeś to? Jakiś czas temu Mortalcio i Przemek Pro przyjechali do mnie. Fajnie. Zróbmy wspólnie grzybki Enoki. Co to w dupa jest? Ty, co to w dupa jest? Ale creepy jedzenie. Co to jest? Wspólnie grzybki Enoki niczym z mukbang. Niby jak makaron? Ale to grzyby. Obrzydliwe w dupa. A zrobisz je tylko z 7 składników. I to takich, które znajdziesz w każdym markecie. No to jadłeś co, zaczynamy? To?
No rób. Grzybków odetnij grzybnie. Następnie podziel je na cztery części. Ząbek czosnku zgnie. Ale to jest obrzydliwe te grzyby, ja pierdzielę, co to jest? Posyp solą, dzięki temu będzie się lepiej siekał. Powinien wyglądać tak. Kawałek imbiru również posiekaj. Do miski dodaj imbir i czosnek. Dodaj sos sojowy, płatki chili, ketchup. Z grzybów to tylko psiaki jem ogólnie, bo inne są ohydne, rel? Oraz trochę miodu. Sos dokładnie wymieszaj. Podsmaż grzyby, aż się przyrumienią. Układamy je na drugą stronę. No nie. Grzyby układamy na talerzu, mamy sos. Ale te grzyby ohydnie wyglądają w dupę. Wiesz, kiedy będzie Dark Souls 2? Mam nadzieję, że będzie kolejny... Będzie, tak. Wszystkie Dark Soulsy. Dwójka będzie... Nie wiem, albo w tym tygodniu zaczniemy, albo w przyszłym, ale chyba w tym... Przelewamy go przez około 10 minut. Teraz przelewamy na patelnię i wrzucamy grzybki Enoki. To wygląda dziwnie. Zróbmy w... Nie wiem. Boże, jakie to jest obrzydliwe. Nie wiem, nie rozumiem. Te grzyby są jakieś, wywołują we mnie jakieś dziwne uczucie obrzydzenia. Zobacz. Nie wiem. Kochani, chyba nam się szykuje powrót zdalnych na kilka dni, bo jest tak zimno, że co chwilę kolejne szkoły odwołują lekcje w tym tygodniu. Ty to teraz. Na studiach przechodzenie na zdalne to już norma. Co kilka minut ktoś dostaje informację, żeby jutro... Znowu nie ma tego pieniędzy, żeby szkoły ogrzać i robią zdalne. Klasik. Nie przychodzić na zajęcia. A w szkołach działa to tak, że lekcje muszą być odwołane. Ale jak siedzisz na grzyba, czyli jak siadasz na grzyba, to git, tak? No tak. Czy Gavi dał kosza księżniczce Hiszpanii? Co? Dzięki. Za 17 lat, Kaldi, witam. Ten temat w ostatnim czasie mocno trenduje na TikToku, ale co tam się dokładnie wydarzyło? Kto to jest w dupę Gavi? W trakcie ostatnich mistrzostw świata media obiegła informacja o szaleńczym uczuciu księżniczki Eleonory do zawodnika FC Barcelony. Arystokratka miała posiadać zeszyt ze zdjęciami... Ty, typ jak się ożeni z nią, nie? Tak w sensie ożeni, dobrze mówię, no nieważne. To on będzie królem normalnie Hiszpanii? W Hiszpanii nie ma demokracji? O co tu? Chyba, że są tacy królowie jak w Wielkiej Brytanii, tacy o. Gavi'ego. Po jednym z meczy w Katarze kamery uchwyciły ojca księżniczki, króla Filipa VI, podczas spotkania z Hiszpanem podpisującym koszulkę o mniejszym rozmiarze, najprawdopodobniej dla 17-letniej Eleonory. Co by się wydarzyło, gdyby doszło do takiego związku? Gavi przez królewskie obowiązki skończyłby grać w piłkę na profesjonalnym poziomie i przeniósłby się do stolicy Hiszpanii, Madrytu. Póki co jednak nie ma żadnych oficjalnych informacji na ten temat i na razie fanki Gavi'ego mogą spać spokojnie. Zaobserwuj, by być na bieżąco ze światem futbolu. I ty na koniec mógł. Co to w dupa jest? Dzisiaj w moim 120-metrowym domu, który mam zamiar wyremontować za 50 tysięcy złotych, usuwam stare drzwi. W sumie usunięcie ich wydaje się być proste, ale jak wiadomo, to nigdy nie wiadomo. Ja spróbuję je po prostu podnieść. No i po filmie. Po sprawie. Ty, to jest luźne praktycznie. Ale to się trzyma. Zasrana deska. Nie idzie tego wyjąć. A jednak też trzeba potrzaskać młotkiem. No. Ej, czy to jest miecz? Nie, to jest zajebiste. Miecz. Zostało jeszcze usunąć hak. Nie podoba mi się to. A jakbym taką dźwignię zrobił łopatą? Myślę, że to nie będzie głupi pomysł. No nie, dobra, to będzie głupi pomysł. Co za gówno? Jak to gówno jeszcze utknęło? Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Śmieciu jeden. Zaraz mnie zdenerwuje i się skończy. Dzień dziecka. Cały odcinek znajdziecie na moim kanale. Budowlaniec. No poradził sobie jakoś, no. Wolałbyś wypić kole z nadzieniem, który sam przygotowałem, czy spotkać się z miłym, przepięknym, czarnoskórym panem? Ho, ho. To i to najchętniej. Spotkać się z nim i wypić kolę, którą przygotowałeś z Susi nadzieniem. Dobra. Ej, co to jest? Fajny widok w ogóle. Ty zarąbiste. Ej, da się smażyć na kamieniu? Co tu chodzi? Dzięki, Domano. Za 7 lat.
Ej, kozackie to jest, zoba. I tak, takim widokiem. Góry fajne, nie? Ale zobacz, no jak to się usmażyło, to... No, bo on jeszcze ten leci. No to i tak takie chyba. A nie, dobra. Dzięki spuki za 3 lata, witam. Bartek dał na Golibordę 5 zł. Nie masz wyboru. Musisz teraz polizać palce na live, żeby nie było, że robiłeś mój patent, jak poszedłeś do zracza. Ale ja go robiłem. Znaczy się... Boys, what's the difference between a cube? Proszę pana, pogramy w kosza? Młody, ty masz takiego zeza, że piłką do jeziora byś nie trafił. A założysz się, stary dziadu? Dobra, młody, jak trafisz, to dostajesz 5. Spoko. O ty mały piździ kłaku. Ja zawsze trafiam. Ta, dawaj z dalsza, to wpisuję ci 6. Co to w dupa jest? No i co? Co jest? Łatwo, stary grzybie. Jak trafisz z drugiego końca boiska, to cała klasa dostaje 6. Nie ma problemu. To są chyba jakieś jaja. Nawet z zamkniętymi oczami trafię. Jak trafisz z zamkniętymi oczami, to ci załatwię 6 z każdego przedmiotu. Jak? WFIS ma taką władzę? No i co? O, w dupę. Dobra, jak trafisz, to oddam ci mój samochód. Ło, dobra. Ale czekaj, czekaj, musisz rzucić w drugą stronę. No dobra. No i wygrałem. Ding dong, ding dong, ding dong, ding 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 dong, ding ding dong. Gdzie masz kluczyki otwory, dziadu? Proszę pana. Dziadu? Trudne pytanie. Wolałbyś zjeść surową rybę za 1000 zł, czy zjeść gówno za darmo? No to jest akurat serio trudna. Chciałbym zjeść gówno, ale za to zapłacić. Czy się... Idźmy dalej, na spokojnie. Kilka faktów biblijnych, których zapewne nie znasz. Ostatni szokuje najbardziej. Biblia zawiera ponad 3000 proroctw, z których 2000 już się spełniło. Matuzalem, który zmarł w wieku 969 lat, był według Biblii najdłużej żyjącym człowiekiem w historii ludzkości. To nie Dalila obcięła włosy Samsonowi, lecz mężczyzna. Dalila jedynie położyła go spać na swoich kolanach, aby można było je przyciąć. Słowo wiara pojawia się tylko raz w Starym Testamencie, podczas gdy w Nowym Testamencie występuje ponad 240 razy. Pierwszym... Ciekawe, czy chociaż jedna z tych rzeczy sprawdziła, czy tak na pałę coś zrobione, a my se oglądamy. DS2 będziesz grał w tekstur modem? Nie wiem. Nic nie wiem o DS2, ale jak jest mod na grafikę, no to w teorii można. No. Żeńskim imieniem, jak jest gówniana. Bóg nadał kobiecie, to nie była Ewa, ale Sara, ponieważ imię Ewa nadane zostało przez Adama. Spośród 1189 rozdziałów w Biblii, 100 z nich zostało napisanych przez apostoła Pawła. Czy wiedziałeś, że Biblia zabrania tatuaży, mówiąc dosłownie, nie wolno wam wykonywać na sobie tatuowanych znaków? Kilka faktów biblijnych. No ale znaków, tam było nawet, że stop jest. Czyli znaków drogowych, tak? Ale inne rzeczy można. Był nawet obrazek. Dobrze mówię? Nie masz psychy wycisnąć setkę na ławie w Dekatlonie. No dobra. Muszę wybrać sztangę. Mały Kacperek rozmawia ze kurde, swoją mamą. Co to pyta, jest? Mamo, możemy pójść do Energylandii? Jego mama odpowiada. Jeśli uda ci się przeliterować Energylandia... Mały Kacperek myśli i mówi E-N-R-Y-L-A-N-I-A. Było blisko, ale niestety niepoprawnie. Mały Kacperek marszczy brwi. Następnego dnia pyta mamy, czy możemy pójść do salonu gier? Jego mama odpowiada. Jeśli potrafisz przeliterować salon gier, mały Kacperek myśli i mówi S-A-L-N-G-J-E-R. Mama odpowiada, niestety znowu źle, nie możemy iść. Mały Kacperek staje się coraz bardziej zirytowany. Następnego dnia pyta, mamo, czy możemy pójść do McDonald's? Jego mama odpowiada, tylko jeśli przeliterujesz McDonald's. Mały Kacperek zgrzyta zębami i mówi M-I-K-D-O-N-A-L-D-S. Jego mama kręci głową i mówi, że źle. Mały Kacperek jest bardzo zły. Nie rozumie, dlaczego nie umie dobrze przeliterować. Następnego dnia z uśmiechem na twarzy podchodzi do mamy i mówi, mamo, czy możemy pójść do KFC? Mały Kacperek rozmawia ze swoją mamą. Ale Kacperek system złamał, rel. Cześć, Jędrzej! Dziś stosuję Mikołaj! Mały, średni i czarny! Najpierw mały!
O, nadzieję ma jakieś. Ja jej pusty. Ja wszystkie youtuberki. Dobra, pierdalam. Boże. Dobry, kurczę, macie, dobry jest. A teraz Freddy, ten to wygląda. Tutaj naturalnie biały, czerwony. To ja rozumiem. I to jeszcze jest biały w twarzy. Nie jak niektóre. Pięk cały się rozpędziszył się. Smakuje śmieta. Nie da mi ze skąd. A kogo to mamy na końcu? Otwieram tę kagatkę. Schowajcie swoje rzeczy, bo mogą wam zginąć. A wam przepominam. Bo akurat o tym pomyślałem. Bruksan. Ładny jest. A dlaczego taki czarny? Ja w Polsce nie widziałem tego czarnego Mikołaja. Skąd się to wziąłeś? Dobra, zaraz kurwa. Co to w dupę jest? Hejka, dziś zrobimy przekąskę, która praktycznie nie ma żadnych kalorii. Do talerza wlej szklankę zimnej wody, zanurz papier ryżowy, a następnie drugi i sklej je oba. Papier żrecie? Po co? To już lepiej nic nie jeść. W ten sposób, który jest przedstawiony na filmiku. Teraz odetnij brzegi, a następnie wytnij kwadraciki. To świetna przekąska dla osób, które ograniczają ilość spożywanych kalorii i myślę, że będzie idealnie pasowała na wieczorny seans filmowy. Przekąskę możecie dowolnie modyfikować poprzez dodanie różnych przypraw czy też dipów. Serwetkę zamoczyli i ją będą jedli? Gotowe kwadraciki wystarczy przełożyć na papier do pieczenia, wstawić na 5 minut. Przecież to się w ogóle nie kalkuluje, więcej wydasz na prąd i wszystko inne. To już mogła surowe opieprzyć, tak by na to samo wyszło. Do piekarnika w temperaturze 180 stopni. Powietrze w piekarniku. Jeszcze przyprawami, słodką papryką, pieprzem ziołowym, czosnkiem granulowanym i suszonymi pomidorami. Nasza przekąska już jest gotowa. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Nie, no to jest jakiś chyba skam. Coś jest nie tak. Nie mam jak wydać, bo dopiero zaczęłam zmianę i po prostu nie mam, no mam mniej niż 5 złotych w kasetce. Tak. Ale mnie to gówno interesuje, pani zasadnym obowiązkiem jest mi wydać. Wytłumaczcie mi, dlaczego lepiej robić z siebie idiotę, niż na przykład zajrzeć do obowiązujących przepisów. Filmiki, które podsyłacie mi ze sklepów, to bardzo często przykłady nieznajomości... Lepiej zlizać kurz z hełmu Ironmana. ...w prawa, czy to przez klientów, czy przez sprzedawców. W tej sytuacji rację ma sprzedawczyni. Jak git by było? Prawo nakłada na sklep... Wszedłem na PS5 i GTA 5 jest PS Plus? Trzeba zrobić niedługo. Kiedy jest GTA 6? Oznacza, jeżeli nie będzie miał jak wydać wam resztę, a wy nie będziecie mieli odliczonej kwoty, to zwyczajnie zakupów nie zrobicie. Ale Arby, no chyba, że zgodzicie się, żeby winny był wam grosika. Chociaż jeżeli płacicie stówą za gumę do rzucia, która kosztuje 3 zł, no to raczej 97 zł nie będzie chcieli nadłożyć. Dlatego zamiast się rzucać, obrażać i w efekcie ośmieszać samego siebie, no to lepiej po prostu sprawdzić przepisy. No albo obejrzeć prawo Marcina i znać swoje oraz sklepikarza prawa. Aha. Pamiętacie tego youtubera, który maltretował Ferrari? Nie. Wszyscy znamy historię Drakuli z Transylwanii, ale czy wiecie, że z wampirami mieliśmy do czynienia także w Polsce? Kilkaset lat temu ludzie byli przerażeni. W 2013 roku w Gliwicach na placu budowy odkryto kilkadziesiąt szkieletów. Kiedy archeolodzy rozpoczęli badania, byli przerażeni. Część ciał miała odcięte głowy, które umieszczono pomiędzy ich nogami. Na miejscu robót natrafiono na cmentarzysko z przełomu XV i XVI wieku. Ówcześni chowali tam osoby, które podejrzewali o paranormalne zdolności. Odcięcie głów miało uniemożliwić trupom nocne wycieczki w celu wyssania krwi ludzi i zwierząt. Inna teoria mówi, że nietypowe groby to ofiary kata. Chcesz poznać więcej strasznych historii? Polub i subskrybuj nasz kanał. Czy zastanawialiście? Ostatni, kto się napije, wygrywa 200 zł. Po zjedzeniu tego! Przegrałem, możesz odejść? Jestem ciekaw waszej reakcji. Jezu, jak ja cierpiałem. Otwierajcie. Ja się boję. To jest chip. To jest jeden chip. Ja już otwieram. Tak to wygląda. Jezus. Ja 2,30 bez napicia się. 3, 4. Smacznego. Ja lubię ostre, więc myślę, że będzie łatwo. Połknąłem to. O, Candy Pop. Bardzo dziękuję, naprawdę świetny prezent. Nie, no luz. Luz? Tak. Jak pobijecie mój czas, to już w ogóle po stówie daję. Zero komentarzy. Jezu, go trzepię. Zawio, oni ściemniają? Czekaj, woda. Piecze strasznie. No zobacz, jakieś karaoke. Dwie minuty. To co, może ktoś się napije już? Ale czego? Jezu, mnie całego aż mi twarz drga. 100 zł dla każdego z was. Okej, ta ostrość przechodzi już. Dziadek mija 2,5 godziny oglądania shortsów. Wiesz, jak mnie boli główka? Panowie, 6 minut. W tym momencie już nie czuję potrzeby pić mleka. A ty, Jurek? Dzięki za lesu za 3 lata, witam. Siema, H66. Jasiu, ile to jest 2 plus 2? Pyta matematyczka. Jasiu odpowiada. O, zobacz, 8. Nie, Jasiu, jedynka. Następnego dnia. Jasiu, ile to jest 2 plus 2?
pyta znów matematyczka. Jasio odpowiada. 6. Nie, Jasiu, 1. Kolejnego dnia znowu to pytanie. Jasiu, ile to 2 plus 2, ale proszę cię, odpowiedz dobrze, prosi matematyczka. To na pewno 1. Dlaczego tak myślisz, Jasiu? Bo sama mi pani tak mówiła. Jasiu, ile to jest 2 plus 2? Co? Pyta matematyczka. Jasio odpowiada. 8. Nie, Jasiu, 1. Następnego... Ja pierdolę, czemu my to usłyszeliśmy? Przyszedł czas, żeby wreszcie zapiankować drzwi w moim 120-metrowym domu, który mam zamiar wyremontować za 50 tysięcy złotych, ale najpierw drzwi trzeba zabezpieczyć. Jaka walka z tą chatą jest. Dlatego całe zawinąłem streczem, a futrynę zakleiłem taśmą malarską. No co jest z tą taśmą? Pierniczę, cały czas się drze w tym samym miejscu. Ja pierniczę, co za gówno. Kiedy już to zostało zrobione, można zabierać się za robotę. Było shorty, bo wykituje zara, to co na Instagram, jak to się nazywa na Instagramie? Te filmiki. Opędzluję wszystko z kurzu. Włączymy pędzelka. Trzeba pomoczyć tego ptaka. Rolki. Proszę państwa, wykonujemy pierwszy strzał. Zobaczymy, co to będzie. Reels. Działa. Reels. I wanna crazy. No i żeby nam progu nie wypchało, przydałoby się coś na niego nałożyć. Więc gitara. W tym momencie popełniłem karygodny błąd, którego jeszcze nie byłem świadom, ale jaki błąd popełniłem, dowiecie się już jutro. A tymczasem... Aha. Mam tą samą taśmę w robocie co ten typ i to jest takie pieprzone gówno? Okay. Kochanie. Co? Ty nie możesz być na mnie zła, że w tym roku nie pojechaliśmy na wakacje. Dlaczego? Przecież ten rok zaczął się 8 dni temu. No i co? Ale nie byłam. Ty, zobacz, ta emotka opisuje to, co mam teraz w głowie. Naprawdę. Uchuszej 6, się tak czuję teraz. Ty rozciągnięty, zaraz pęknę. Z otwartych jest 17 punktów, czyli 38%, a z zamkniętych będzie 62%. Czyli jeżeli musimy zdać 14 punktów, najlepszą taktykę... Kurde, ten za dużo wspaniały liczenia. Mężczyzna postanowił zrobić bardzo nietypową świąteczną dekorację, która wyglądała jak człowiek, który spadał z dachu podczas wieszania świątecznych lampek. Co musisz to? Przyznać, że jest to bardzo realistyczna dekoracją i nie ciężko jest pomylić ją z prawdziwym człowiekiem. Sąsiedzi, którzy o niczym nie wiedzieli, zadzwonili pod 112, ponieważ myśleli, że to właśnie ktoś spada i potrzebuje pomocy. Strażacy nie mogli wytrzymać ze śmiechu. Ten wspaniały... Aha. Nie, nie mogli wytrzymać ze śmiechu. Okej, okej, okej. Okej. We're making kulibie. Kulibie! Kulibie! Kulibie. Baka prosimy. Boże, co tu się dzieje? Owen. Oni głowę będą jedli? Hot oil, white wine, bones go in, cold water. Vodka. Oh, too much. Shut up. And now we have ucha. Is that right? Yes. Co to? Deal. Dilemma. Yes. Oni robią kebaba z zupy? Z ryby? Co to jest? And mayo. Ty, oni robią minutes. Tego beef Wellington? A little bit of white wine. Ale z once the wine's reduced, add the fish stock. Once the stock is reduced, add the heavy cream. Na zdrowie. Cześć. Ty powiedział na zdrowie, no way. Kulibie. Ty, ale szczerze, to jest obrzydliwe. Obrzydliwe to jest. Gdyby nie powiedział na zdrowie, to bym brzygnął. Ale powiedział na zdrowie, więc mi lepiej. Mandarynka. Świecąca się mandarynka. I powtórzymy ten mały trik i zobaczymy, czy rzeczywiście on działa, więc mamy mandarynkę. Ty byś tylko schabowego jadł. A ty byś zjadł to gówno? On głowę wpieprzył tutaj do ryżu ryby i ty byś to jadł? Zjadłbyś oko ryby? Zastanów się. No co widzicie? Stało ci się. No siema, zastanawiasz się, jak wygląda mój cały dzień jedzenia? Nie bardzo. Teraz
w rękach trzymam jedzenie dla swoich lisów. Tylko jest żywe. Przedstawię wam teraz cudowne zmartwychwstanie od tej kury. A obserwacje dostają pierwsze dwie osoby, które mi odpowiedzą na pytanie, co oznacza okres karencji. Proszę nie googlować. Na poprawne odpowiedzi odpowiem również ja. Ona jest teraz na rekonwalescencji, więc siedzi po prostu w klatce. Sytuacja wygląda tak, że dostałem telefon, Adrian, przyjdziesz po kurę, bo jest nieżywa. Skręciła chyba kark, nie rusza się, no ogólnie klapa. Więc pojechałem do mojego kuzyna. A on da kurę, żeby lis zjadł na filmiku i to nagra? Gdzie na miejscu okazało się, że ona żyje, ale jest w dość nieciekawym stanie. Nie była w stanie sama się utrzymać na nogach na razie i miała nie problem patrzę. Ze skrzydłem. Tak więc wziąłem ją na chatę, zgarnąłem, dałem ją do klatki i zastosowałem to, co... W kebaby żresz szczury, a ci ogon... aż ci ogon wystaje w kąciku ust i mówisz, że pyszne, ale o czym ty gadasz? Stosuję zawsze u swoich po prostu kur. Dostała leki, dostała wszystko, żeby ją wzmocnić i podbudować, gdzie nie ma okresu karencji. Nie zgadnijcie, co się dzieje? W jednym dniu u mnie stanął na nogi. Czy Defender 3 w okienku i jest mydło, w którym jeszcze. Być może. Nie sądziłem, że jestem aż tak uzdolnionym technikiem weterynarii, bo naprawdę po niej nie było widać, jakby cokolwiek miał z tego wyjść. O co tu tak chodzi? Możecie jakieś zarzucić fajne imię dla tej szczęściary i będzie cieszyć. Nie wiem, co oglądam. Dzisiaj usuwam okno w moim 120-metrowym domu, które mam zamiar wyremontować za 50 tysięcy złotych. Ej, on to okno niedawno montował. To jest okno, którego w ogóle nie będzie. One zostanie zamurowane. Teraz jest duży problem. Szyba jedna cała sobie wisi w stronę folii. Tam nie da się za bardzo wejść, to jest problem. Witam. Sprawdź grę w Thief Simulator? No znam. Trzeba tak otworzyć to okno, żeby ta szyba nie poleciała i nie przecięła tamtej folii. I like about it. It's the best thing. Ty zaraz na niego to spadnie i bana dostanę. Czy wy to widzicie? Tak to wygląda. Odstaję sobie cały płat szyby. Trzeba to teraz usunąć. Udało się. Misja się powiodła. Ty, to wygląda jak miecz. Co jest? Kolejny miecz. Spokojnie. Cały odcinek znajdziecie na mojej... Ty, dobrze mu poszło. Nigdy nie pozwalaj lwu lizać swojej skóry. Jaki głos. Nigdy nie pozwalaj lwu lizać swojej skóry. Nigdy nie pozwalaj lwu siebie lizać. To może skończyć się w sposób, który będziesz żałować. Mężczyzna na filmie spędza dużo czasu z tym lwem. Boże. Widać, jak pozwala mu oblizać swoją skórę. Chociaż lew nie robi tego w sposób złośliwy, raczej wyraża uczucie, ale i tak widać, że mężczyzna odczuwa ból. Lwy mają na języku bardzo ostre kolce, których celem jest zdolność do zdejmowania mięsa prosto z kości. To jest podobne do chropowatej faktury języka domowego kota, ale o wiele mocniejsze. Faktycznie te kolce są na tyle ostre, że jedno obliźnięcie przez lwa wystarczy, aby zdjąć górną warstwę twojej skóry. Co ty? Co ty? Nie pozwalaj lwu lizać. Czyli co? Przecież on mu liże i nie zdjął. Widzowie. Jeśli masz chociaż 1% włoskich korzeni, to wyłącz ten film, bo zrobimy ramenare. Dobrze. Przepraszam panią bardzo. Zgubiłem się, szukam mojej mamy. Nie mam, przecież mamusia na tym zawsegła. Ty zobak, radną. Sposób na wnuczka. Wyłącz to gówno, ale co, ciebie z czatu? Filip, co ty wyprawiasz? Obraz. Co to znaczy? Bra. Co ty robisz z moją torebką, z moim portfelem? Nic, to nie tak. A jak? Oddaj moje rzeczy. Masz szczęście tylko, że nie mam czasu, nie mam na wezwanie policji. Co się tutaj dzieje? Mamo, tato, przepraszam. Ja dlatego zagadałem tą panią, bo nie chciałam, żeby wujcia zjadł szczury. Cicho, młody. Pogarszasz situation. Ja ci zaraz pogorszę situation. Jak mogłeś? Ja myślałam, że ty jesteś po prostu niedojrzały, a ty jesteś zwykłym człowiekiem. Zwykłym człowiekiem? Jest okej. Okay. Dzień dobry. Poproszę bilet do kontroli. Dzień dobry. Nauka polskiego. Uczymy się? Ma pani ten bilet, czy nie? Proszę chwileczkę zaczekać. Tutaj, proszę. Jeszcze legitymację poproszę. Dziękuję. Pana bilet do kontroli? Witam, przepraszam, jestem obcokrajowcem. Myślałem, że muszę kupić teraz. Nie, proszę pana, trzeba było podejść do mnie wcześniej. Teraz to za późno.
Przepraszam, nie wiedziałem. Peczet. No dobrze, tym razem panu daruję 20 zł bilet normalny. No kartą way. Będzie. Dziękuję bardzo, tak, kartą. Dzień dobry, poproszę. Ta byłoby tak? Tak. Damy ci takie słodkie małe okruszki. Zobacz. Gdy zakładaliśmy 300 kilo na sztangę. Ty, od kiedy Pudziel jest taki masywny? Myślałem, że on schudł. Mężczyzna, który z zimną krwią strzelił w głowę dwóm policjantom, został złapany. W internecie są nagrania. Teraz grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Pomimo, że policjanci całe szczęście żyją. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał odsiedzieć karę pół roku pozbawienia wolności za przestępstwo oszustwa. Niestety policjanci nie sprawdzili, co mężczyzna ma ze sobą. I podczas kiedy był transportowany nieoznakowanym radiowozem, wyjął czarnoprochową broń. No i dwóch mężczyzn postrzelił w głowę. Po obławie mężczyzna został schwytany, a w nagrodę policjanci, którzy go złapali, mają dostać 100 tysięcy złotych nagrody. Sytuacja jest tym bardziej tragiczna, że niedoszły zabójca w internecie umieszczał filmy, w których groził, że jeżeli złapią go policjanci, to zrobi im krzywdę. Jeżeli policja będzie próbowała się do mnie zbliżyć, otworzę ogień. Obecnie obowiązują nowe, surowsze przepisy. Zabójstwo zagrożone jest karą od 10 do 30 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności. Znajdźcie swoje prawa i obserwuj. Ja pierdzielę. Pokażę ci zaraz coś ciekawego. Prawdopodobnie jedyny w Polsce pączkomat. Sprawdzimy, czy warto zapłacić prawie 13 zł za jednego pączka. Ja. Zobaczcie na krakowskim Kazimierzu na jednym z food marketów i zaraz pokażę ci, jak to wygląda. To przypomina... Przedał się? Co to, reklama? Nie ma napisane, co reklama. Taką lodówkę z drzwiczkami. Pączki, trzeba powiedzieć, wyglądają zachęcająco. No ale ta cena. Klikamy start. 13 zł i nawet na kasjera nie mają? Tupa się pocałuj. Numer półki, przykładamy kartę, zatwierdzamy i dzieje się magia. Pistacja z maliną, 12,50. Jest lukier, liofilizowana malina, są pistacje, ciasto nie jest wysuszone, próbujemy. Tego nadzienia tutaj nawet jest sporo. W środku... 13 zł. Mamy takie nadzienie pistacjowe, jest tutaj taka konfitura malinowa. Ogólnie był smaczny, data przydatności spożycia jest podana na każdym... Ale który dzień? Tak więc jest to pączek jedno-dwudniowy, ale jeżeli one spędzałyby troszeczkę dłużej w tej maszynie, to na pewno byłyby suche. Podsumowując, pączkomat to ciekawy wynalazek. Pączki wyglądają na takie rzemieślnicze. Pytanie, czy lepiej pójść do tego pączkomatu, czy do cukierni? No to już raczej pozostawiam wam. No to oczywista odpowiedź. Nie. To lepiej te tanie gówne z Biedry po 50 groszy, co nie? Ale czy ty widzisz tylko pączki za 50 groszy, mortadele w dupę i pączki za 13 tysięcy? Puknij się w łeb. Pouczy się z tobą geografii rozszerzonej. Dobra, dawaj, co tam macie na tej geografii rozszerzonej? Geografia rozszerzona brzmi, jakby ktoś wziął atlas i... Nie ma pączków za 50 groszy poza tym już, o czym ty gadasz? Jakby były tym się nimi żywił. Rozszerzył na boki, żeby był jeszcze szerszy. Ja z geografii byłam beznadziejna. Ja to umiałam się tylko nauczyć tych wszystkich państw, gdzie mają stolice, ale i tak umiem to zapomnieć od razu, bo ja umiem się nauczyć czegoś i do instant zapomnieć. Mam taką umiejętność, niebywałą. Rodzaje gleb i wyznaczenie pH gleby. Wiecie co, jak ja zaliczę glebę, to mam mega pH. Czy to jest to, co się robi? Tak. Dzięki, czas Patryk, już za 40 lat. Winy. Wytoczyłam już jagodę, malinę i truskawkę. Czekaj, co to jest? Teraz czas na gruszkę. Już się i to właśnie słup. Podczas toczenia wymyśliłam, coś że nie gruszka gra. Nie powinna być wazonem tak jak... Żyjemy w Polsce, baranie, czego się spodziewać, plus jestem w Podlasiu, cymbale. Mroczek, widać, ale o czym ty do mnie mówisz, to nie wiem. O czym nawija Mata w swoim najnowszym utworze Giewont? Nie wiem. Ogólnie. Od zawsze... Dosiłam już tych szorców. Ja mam tak przeprany mózg, że już nie wiem, co ja widzę. Zostawiłem drinka bez opieki. I to była dziwna sytuacja, bo z drugiego końca klubu zobaczyłem, jak jakiś typ wsypuje jakiś proszek. Aha. Codzienna ciekawostka do mnie bije 10 tysięcy subów. Czy wiedziałeś, że lis jest najprawdopodobniej jedynym mobem w Minecrafcie, który potrafi używać totemu nieśmiertelności? Kiedy damy lisowi totem, weźmie on go w swój pyszczek, a kiedy go uderzymy, zobaczymy charakterystyczne dla użycia totemu party klasy. Totem zniknie, a lis dalej będzie żył. Co? Okej. Okay. Dziadek, dzisiaj skończysz oglądać shortsy, jestem uzależniony, ale dobrze, koniec. Mam ostatnie 5. Liczysz? We are making borsz. 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 Salo? Barsz robią. Salo? Garlic? Dill. Ice cream.
Thief shanks, you can find that you're Shut up. Nice and golden brown. Czekaj, o co tu chodzi? Bones go in, beef goes in. To nie miał być barszcz? Burger, to oni są razem, Geiger. No możliwe, ale o co chodzi? Potatoes, after 5 minutes, cabbage goes in. Add your beets and carrots. Ty, co? Tak się barszcz robi, Ira? Czekaj, co oni robią? Na zdrowie. Ty, coś... W dupę. Nie rozumiem, o co tu chodzi? Oszalałeś? Złożyłeś papiery o rozwód chwilę po tym, jak urodziłam ci syna? Anka, to nie jest mój syn. Niedługo odezwie się do ciebie mój prawnik. To jest twoim synem. To nie mój syn. Karol, on cię kocha, jesteś jego ojcem. Nie jestem. Karol, on wygląda zupełnie jak ty. Jak możesz pisać, że nie jest twoim synem? Wygląda jak ja. Czy jesteś niepoważna? Sądzę, że między nami jest jedna wielka różnica. Dlaczego nie możesz zaakceptować, że nasz synek jest lekko ciemniejszy? Jesteś jego ojcem, a on zasługuje na twoją miłość, bez względu na kolor jego skóry. To nie ma znaczenia, jaki kolor skóry ma nasz syn. To chodzi o to, jaki my mamy kolor skóry. Biali ludzie rodzą ciemne dzieci codziennie, to jest normalne. Ta, jeśli jedno z rodziców jest również ciemne. A Dominika? Ona urodziła ciemne dziecko. Dominika zdradziła swojego męża, jak była w Afryce. Ty również mnie zdradziłaś. Dlaczego nie możesz się przyznać? Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Nigdy cię nie zdradziłam. Ta jasne, nigdy. Może twój syn byłby jaśniejszy, gdybyś przestał pić czarną kawę? Czy ty właśnie obwiniasz czarną kawę? Ja pierdzielę. Nie, bo bana dostanę. Przepraszam, każdy jest równy jak coś. Dobra, jeszcze 5 TikToków od teraz. Obok mnie. Co mam teraz zrobić? Wiesz, jak się bić? Co? Nie! Napisałeś na Tinderze, że jesteś profesjonalnym pięściarzem. Kłamałeś. Nie czas na to. On skopie ci tyłek, jeśli cię znajdzie. Nie, tak muzyka jest za głośna. Kotku, skończyłeś z... A później uśmiechnął się do mnie przerażająco. Po prostu się do niego nie zbliżył. Ale to jest druga część. To był wypadek. Nie pisz do mnie nigdy więcej. Proszę, nie miałam tego na myśli. No od teraz się liczą, bo przewinąłem kilka. Czego na myśli, całując mojego najlepszego kumpla? Myślałam, że mnie zdradzasz. Jesteś niepoważna. Kim była ta laska, z którą byłeś na kawie? Ta laska to była moja babcia. Ta, jasne, po prostu jesteś zły, że cię przyłapałam na zdradzie. Ridzab zawsze podpowie. Co? Dlaczego niby miałbym cię zdradzić? Z 86-letnią babcią. Co ty gadasz? Nie wierzę ci. Dodatkowo ciągle gadasz z innymi dziewczynami w szkole. Wymień chociaż jedną. Ta, co ma blond włosy? To moja siostra. Jesteś szurnięta. Skończyłem z tobą. Skończyłeś ze mną? Po tym, co razem przeszliśmy? To był wypadek. Czekaj, bo musimy... A później uśmiechnął... Czekaj. To był wy... Co się dzieje? Jak... Co się dzieje? A Skończyłeś ze mną? O. Po tym, co razem przeszliśmy? To jest nadal ten sam TikTok. I właśnie oskarżyłaś mnie o zdradę z moją babcią? Dodatkowo pocałowałaś mojego przyjaciela. Zachowujesz się trochę... O, przesadzasz troszeczkę. Przesadzam? Zapomnij. Blokuję cię. Nie, proszę, pomyśl jeszcze. Porozmawiajmy o tym. Porozmawiaj z moim byłym przyjacielem. Możliwe, że porozmawiam. Lepiej całuję niż ty. I nie wkurza się o nic w przeciwieństwie do ciebie. Nawet nie wiem, dlaczego straciłam na ciebie 2 tygodnie. Moja babcia jest mniej walnięta od ciebie, a ma schizofrenię. Skończyłeś ze mną? Po tym, co razem przeszliśmy? Co my oglądamy? Czekaj. Ostatni. O, tu są akurat 2 obok siebie, widzisz? Tu jest akurat pierwsza część, druga część, 4 i 5. To 3 sobie dopowiemy. Mati, boję się! Co się stało? Ktoś stoi pod moim domem i go obserwuje. To znaczy? Może przesadzam, ale widzę kogoś przez okno i myślę, że ten ktoś patrzy się ciągle na mój dom. Rizab zawsze pomoże. Litości? Czy mogę być szczery? Może to sąsiad sprawdzający, czy jesteś tak samo piękna na żywo. Mati, to nie jest śmieszne. Jest za daleko, nie widzę jego twarzy. Okej, a co on robi? Chodzi wokół domu, czy tylko stoi? Nie, dlatego się boję. Po prostu stoi nieruchomo. Dziwne, ale jest dosyć daleko, prawda? Tak. Nie spuszczaj go z oczu, jak tylko się zbliży. Ale czemu ty piszesz Coldge?
Co tam ma niby do tego? Napisz do mnie. Dobrze, dziękuję. Jakieś wieści? Minęło już 30 minut. Ha, odszedł. Po prostu spanikowałam. Uff, zaczynałem się martwić. Idę spać, odezwę się jutro. Dobranoc. Następnego dnia. Maci. Tak? OMG! To ta sama... osoba co wczoraj. To chyba kobieta. Czemu jest tak ciemno? W dupę, przecież... Co jest? Zaraz zejdę na zawał. Jest czy rano. Ona ma krew na koszulce? Nie wiem, ona nie chce stąd pójść. Nie spuszczaj jej z oczu. Dzwonię na policję. Okej. Okay. Mati boje... Dobra, druga czy część. Czy ona ma krew na koszulce? Nie wiem, ona nie chce stąd pójść. Nie spuszczaj jej z oczu. Dzwonię na policję. Okej. Okay. Dobra, jadą do ciebie. Jakieś wieści? Nie, dalej tu stoi. Jadę do ciebie. Nie spuszczaj jej z oczu. Nie przyjeżdżaj. Co jeśli jest niebezpieczna? Wezmę ze sobą kij baseballowy. Mati, zostań w domu, policja zaraz mi pomoże. Amge poruszyła się. Gdzie idzie? Zbliża się do drzwi. Wzięłam nóż i się schowałam. Dobrze, zaraz będę. Podglądam ją przez kamerę. Stoi i nic nie robi, ale jest centralnie pod drzwiami. Czy ma broń? Nie. Uff, to dobrze. Czekaj, co jest, kur? Czy ona ma krew na... Wszystko... Dobra, czwarta część, trzeciej nie ma. No chcę dopowiedzieć, co się działo. Co mam, to ten głupi... Gry małżeńskie? Czekaj, jest jakiś co plan. Co jest na tym liście? Poczekaj, nie mogę rozczytać. To jakiś adres. Na wzgórzu 7. Mówi ci to coś? Niezbyt. Może wygoogluj to. Dobry pomysł. Już szukam. I jak? Znalazłaś coś? Tak. Nie uwierzysz. No to jest czwarta. Opuszczony dom, który kryje w... No nie ma trzeciej, no. Czekaj, bo się zgubiłem. My oglądamy to, czy... O kurde, zupełnie coś innego my oglądamy. Czekaj. Czekaj, co jest, kur... Co się stało? Położyła coś na mojej wycieraczce i odeszła. Co? Nie zbliżaj no się do to jest trzecia, tego. No. Pewnie to bomba albo coś podobnego. Spokojnie, to tylko jakiś list. List? Tak, Maci, list. Więc co jest na nim napisane? Nie wiem, boję się otworzyć drzwi. Co jeśli dalej jest gdzieś w pobliżu? Masz rację, poczekaj na policję. Ja stoję w korkach. Spokojnie, policja już nadjeżdża. Po prostu wróć do domu. No dobra. Dam ci znać, co się dzieje. Chyba oszaleję. Co? Co jest? Dalej masz zdjęcie, które ci wysłała? Proszę. Zdjęcie tej kobiety. Ta, czemu? Spójrz na nie jeszcze raz. No dobra, czekaj. Co? Nie ma jej tutaj. Jak to możliwe? Dlatego napisałam, że oszaleję. Policja przyjechała i myśli, że ściemniamy. Nie ma jej nawet na kamerach i zdjęciu. Szukali jej nawet i nie mogli jej znaleźć. Wszystko, co mam, to ten głupi list. Czekaj, co jest na tym liście? Czekaj, co jest, kur... Czekaj, bo nie wiem, gdzie my jesteśmy w partach. Teraz czwarty. Tu piąty, a potem jest co? Wszystko, jest szósty? Co mam, to ten głupi list. Czekaj, co jest na tym liście? Poczekaj, nie mogę rozczytać. To jakiś adres. Na wzgórzu 7. Mówi ci to coś? Niezbyt. Może wygoogluj to. Dobry pomysł. Już szukam. I jak? Znalazłaś coś? Tak. Nie uwierzysz. To opuszczony dom, który kryje... Jest 12 partów? To znaczy? Mężczyzna, który mieszkał w tym domu, był seryjnym mordercą i miał żonę Marię. Kim? To ona była naprawdę piękna. Kogoś mi przypomina. Jej mąż ją zaił... Okej. Okay. I co to ma wspólnego z tą kobietą, którą widziałaś? To ona, Mati. Co? Ona nawet nie wygląda jak ta kobieta, którą widziałaś. Może dlatego, że nie żyła? Myślę, że to był jej duch. Musi być jakieś wyjaśnienie tego. Duchy nie istnieją i ty dobrze o tym wiesz. Mam dowód, że to ona, ale ostrzegam. To zdjęcie jest okropne. Wytrzymam, pokaż. OMG! To naprawdę ona! Mówiłam ci. Wszystko, co mam... OMG. No way. OMG! To naprawdę ona! Mówiłam ci, te same włosy, ciuchy i ślad krwi. To musi być ona! Okej, okay, ale co to do cholery ma wspólnego z tobą? Nie wiem, naprawdę muszę to rozgryźć. Czekaj, Mati, ten seryjny morderca ma takie samo nazwisko jak ty. Nazywa się Albert Baczyński. Czy myślisz, że jesteś z nim spokrewniony? Już myślałem, że nigdy mnie o to nie zapytasz. Co? To ty pukasz do drzwi? Co ty tu robisz? Miałeś jechać do domu. Zobacz, jak ktoś pukał. Mateusz? OMG! Mateusz? Mateusz? Gdzie jest szósta część? Mateusz? Jezus, ale jak tego nie obejrzę? Ty jak to znaleźć? Ja pierdzielę, nie ma szóstej części. Ty no nie ma szóstej części. To trzeba obejrzeć to w ramach rekompensaty. Hej, i jak? Zdążyłaś na pociąg? Tak, zdążyłam. Pociąg jest cały pusty. Dziwne.
Zazwyczaj zawsze są ludzie o tej porze. Dworzec był pusty, więc zgaduję, że mam po prostu szczęście. Szczęście? Nie powiedziałabym. Zazwyczaj, jeśli pociąg jest pusty, coś musi być nie tak. No, ale jak to znaleźć? Nie ma żadnych problemów, ale teraz lekko mnie wystraszyłaś, jak o tym napisałaś. Nie zamartwiaj się tym. Po prostu bezpiecznie wróć do domu. Oki, odezwę się do ciebie, jak będę w domu. Okidoki. Dobra, teraz jestem przerażona. Co się stało? Jesteś już w domu? Nie, jestem dalej w pociągu, ale już nie sama. Był tu jakiś gościu. Jest przystojny? Nie wiem. Ma założony kaptur i zasłoniętą twarz, ale czuję, że ciągle się na mnie gapi, kiedy na niego nie patrzę. Laska, prawdopodobnie podobasz mu się. Nie, naprawdę. Bije od niego zła energia. Wyluzuj. Wiem, że cię lekko przestraszyłam, ale nie masz powodu do zmartwień. Za ile będziesz w domu? Jeszcze 3 przystanki. Oki, to dobrze. Już prawie jesteś na miejscu. Przyłapałam go! Jak się gapił na mnie. Boże. Jak znaleźć tamto? Kurde, no nie ma, mówiłem. Z kiedy to jest? To ma 5 dni, czekam na part 6. Też, chcemy part 3. Potrzebuję part 6, więcej niż tlenu i jedzenia. Też mam napisać, czy nie? Ona ma krew na... Mati, boję się! Oszalałeś? Czekaj, co jest, kur... Co się stało? Dobra, oszaleję to ja zaraz z tymi shortcami. Kończymy to. Z mojego mózgu zrobiła się już nawet nie jajecznica. Nie wiem, co się z mojego mózgu zrobiło po tym oglądaniu. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!